Dzień dobry, kochani. Witamy Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, wszystko dobrze słychać. Dzisiaj wyjątkowo jest ze mną Antosia. Antosia jest moją siostrą i pomoże nam dzisiaj wykonać wspaniałe kartki świąteczne. Na samym początku chciałabym się Was zapytać, czy w ogóle wiecie, gdzie i kiedy narodził się zwyczaj projektowania, a następnie wysyłania kartek świątecznych. Zanim do tego przejdziemy, to poczekamy na wszystkich, bo widzę, że jest Was coraz więcej. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Możecie napisać, skąd jesteście, skąd nas oglądacie. My znowu nadajemy do Was z Chrzanowa. 10 osób widzę. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze do nas dołączy. 11. Ok. Myślę, słuchajcie, że możemy zaczynać powoli. Ja zacznę od opowiedzenia Wam co nieco o zwyczaju wysyłania kartek świątecznych, a potem przejdziemy do ich tworzenia. Jeżeli chodzi o zwyczaj wysyłania kartek świątecznych, to został zapoczątkowany najprawdopodobniej w Anglii już w 1843 roku przez niejakiego Sir Henry'ego Cole'a. Sir Henry Cole był dyrektorem Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie i stwierdził, że nie bardzo chce mu się pisać takie długie, obszerne listy do jego przyjaciół i znajomych z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i dlatego zaprojektuje taką mniejszą, krótszą formę. Poprosił nawet specjalnie rysownika o to, aby zaprojektował drugą stronę takiej kartki pocztowej. I nie wiem, czy wiecie, ale tę kartkę pocztową można zobaczyć w internecie, więc jak będziecie mieli kiedyś chwilę czasu, to możecie sobie wpisać pierwsza kartka świąteczna i wyjdzie Wam właśnie reprodukcja takiej kartki, będziecie mogli ją zobaczyć. Dodatkowo, co jest ciekawe, na tej kartce na środku była namalowana wielopokoleniowa rodzina, a po bokach były narysowane dwie scenki, które nawiązywały do działalności charytatywnej. Po jednej stronie była, zdaje się, scenka przedstawiająca ludzi karmiących głodujących, natomiast po drugiej stronie widzieliśmy ludzi, którzy dają odzienie osobom biedniejszym, których nie stać na zakup ciuchów. Więc jest to bardzo ciekawe. Natomiast oczywiście nasza polska pocztówka też ma swoją historię i nie wiem, czy wiecie, ale ten wyraz pocztówka został stworzony w 1900 roku. Ten wyraz wymyślił nie kto inny jak Henryk Sienkiewicz, słuchajcie. Ogłoszono konkurs, żeby artyści, pisarze, czy też w ogóle ludzie wysyłali swoje zgłoszenia, jak ich zdaniem powinna się nazywać właśnie taka polska wersja kartki świątecznej. No i wygrał wyraz pocztówka stworzony przez Henryka Sienkiewicza. Dzisiaj na warsztatach mam Wam do zaproponowania kilka kartek. Tydzień temu inspirowaliśmy się blogiem Nasze Bąbelkowo, a dzisiaj skorzystamy z pomysłów zaczerpniętych z bloga Krokotak. I mam tutaj do zaproponowania Wam dzisiaj kilka kartek. Nie wiem, ile uda nam się wykonać, ale inspiracje jak najbardziej Wam pokażę. Pierwsza kartka z taką ruchomą bombką, druga kartka, taka wycinanka można powiedzieć, trzecia kartka, kartka pop art, tak, kartka, w której mamy wrażenie trójwymiarowości, tak, i wreszcie ostatnia kartka, która się tak będzie rozkładać, słuchajcie, bardzo prosta, choć może wydawać się skomplikowana, przybliżę ją trochę do Was, żebyście wszyscy lepiej widzieli. Myślę, słuchajcie, że zaczniemy na początku właśnie od tej rozkładanej kartki, ponieważ wygląda bardzo imponująco
A jest bardzo prosta do wykonania. Weźcie sobie jedną niebieską, błękitną, granatową kartkę A4 i taką samą, w takim samym formacie, białą kartkę oraz jakieś ścinki zielonych kartek na choinki i czarny flamaster, cienkopis, pióro, długopis, co będziecie chcieli. Ja tutaj dam Antosi też niebieską kartkę, sama wezmę sobie białą. I co na samym początku trzeba zrobić? Na samym początku trzeba złożyć tę niebieską kartkę na pół. Więc składamy tę niebieską kartkę. Najlepiej jest to zrobić właśnie na biurku czy na stole, żeby nam się równo złożyło. Widzimy tutaj w komentarzach, że są osoby z Tarnowa, że są osoby z Krakowa. Witam serdecznie. Kiedy już złożymy kartkę na pół, musimy ją rozłożyć i jedną stronę znowu złożyć na pół. Nie będzie to trudne, ponieważ wydzieliły nam się tam takie granice tej kartki. Więc uda nam się to zrobić bez problemu. I teraz, kiedy już mamy kartkę składającą się z trzech części, dwóch mniejszych i jednej większej, tę większą część, tą większą część, której nie składaliśmy, odcinamy nożyczkami. Pozostanie nam, słuchajcie, taki paseczek, oczywiście otwierany. Po co otwierany? No bo oczywiście można wysyłać do bliskich pocztówki, które są jednostronne, w sensie nie otwierają się, tylko z przodu mają obrazek, a z tyłu tekst, ale możemy też wysyłać takie kartki pocztowe, gdzie w środku zostaną przez nas napisane, zostaną przez nas napisane życzenia. Swoją drogą, zwyczaj wysyłania kartek pocztowych to naprawdę piękny zwyczaj, który w dzisiejszych czasach już nieco zanika przez to, że piszemy maile, smsy i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli macie ochotę, możliwości i czas, to bardzo gorąco zachęcam Was do tego, abyście właśnie takie kartki pocztowe stworzyli i wysłali do najbliższych, albo po prostu im przekazali, jeżeli akurat będziecie się z tymi osobami widzieć. To jest, słuchajcie, baza naszej pocztówki. Teraz musimy wziąć białą kartkę papieru i złożyć ją w podobny sposób. Na początek składamy na pół. Składamy, słuchajcie, na pół. I kiedy złożymy białą kartkę na pół, każdą z połówek również składamy jeszcze raz. Powstanie nam, słuchajcie, taka harmonijka. Co teraz jest najważniejsze? Najważniejsze jest, aby wyciąć kształt góry. Pomogą nam w tym właśnie te zgięcia, ponieważ wytniemy sobie kształt od samego dołu do samej góry. Nie wiem, czy to widzicie, jak pokazuję. Musimy przejść nożyczkami od mniej więcej tej wysokości aż do mniej więcej tej wysokości, tworząc taki jakby stok do zjeżdżania na sankach i tak dalej. Postaram się Wam to jak najlepiej pokazać. Bierzemy sobie kartkę i wycinamy coraz wyżej takie nieregularne linie. To nie może być, słuchajcie, prosta linia. To muszą być takie zawiasy, falbanki, żeby rzeczywiście mieć wrażenie takiego stworzonego, usypanego stoku narciarskiego. I powinno nam, słuchajcie, powstać coś takiego. I teraz, podobnie jak w prototypie, musimy sobie zwinąć
to właśnie harmonijkę, tak jak to tutaj wygląda. Czyli od najmniejszego, tak, zwijamy do największego, tak? I kiedy mamy stworzoną harmonijkę, ja Wam postaram się to pokazać, jak najlepiej będę potrafiła, to musimy przykleić ją do naszej niebieskiej bazy. Oczywiście tutaj jest prototyp, ale ja tutaj mam pustą bazę, więc przyklejam w ten sposób, żeby kartka otwierała się jakby na lewo, tak? U Was na lewo, bo wiem, że kamera przekręca obraz, więc tak, żeby u Was otwarcie było na lewą stronę. I przyklejamy, słuchajcie, zwykłym klejem w sztywcie naszą górę do naszego tła, do naszej bazy, słuchajcie. Antosia robi to za pomocą taśmy dwustronnej, ja to robię za pomocą zwykłego kleju w sztywcie. Wy możecie zrobić za pomocą czego tylko chcecie. Nie jest to, słuchajcie, trudna sprawa. Jeżeli ktoś ma taśmę dwustronną, to super, bo na pewno ułatwia to bardzo sprawę. Ja już, słuchajcie, mam przyklejoną kartkę na bazę. Antosia też już ściąga taśmę, osłonkę taśmy dwustronnej i powstało nam, słuchajcie, coś takiego. I teraz możemy ozdobić to w dowolny sposób. Ja spróbuję stworzyć takie właśnie choineczki. Bardzo prosto jest stworzyć takie choineczki, bo wystarczy, że wytniecie po prostu z zielonej kartki trójkąciki i poprzyklejacie w taki nieregularny sposób. Fajnie będzie, jeżeli nie wszystkie te choinki będą całkiem przyklejone do kartki, tylko jeśli będą takie przestrzenne, mam nadzieję, że to widać, czyli po prostu ich czubki będą wystawać poza kartkę. Wtedy to właśnie stworzy wrażenie takiej trójwymiarowości. W takim razie ja zabieram zieloną kartkę i wycinam po prostu trójkąty. Najprościej jest to zrobić w ten sposób, po prostu od dołu kartki wycinać mniejsze lub większe trójkąty. Antosia też już tutaj sobie weźmie swoją kartkę. Ile potrzebujemy tych trójkątów? Około 6, ale to tak naprawdę zależy od Was, jak wolicie to zrobić, jak chcecie, żeby ta Wasza kartka, słuchajcie, wyglądała. Już Wam pokażę, co tutaj stworzyłam. Takie, słuchajcie, trójkąciki. I teraz przyklejamy je w dowolnych miejscach kartki, gdzie chcecie. Ja proponuję tu gdzieś na górze i na każdej z tych kartek pojedynczo gdzieś tam umiejscowić te nasze choinki. Jeżeli brudzi Wam się pocztówka, to po prostu zanim będziecie smarować klejem choinki, podłóżcie sobie jakiś ścinek papieru, żeby wszystko tutaj było czyste. Ja na przykład jedną przykleiłam sobie w ten sposób i dla innych również znajdę miejsce. Może powiecie mi, czy pada u Was śnieg, słuchajcie. U mnie nie i co więcej, chyba ten, który napadał przez ostatnie dni, już niestety się stopił. Także nie ma zimowego klimatu absolutnie, więc możemy sobie pomóc właśnie wykonywaniem takich zimowych, świątecznych kartek pocztowych. U Marcina nie pada, słuchajcie, u Marcina nie pada śnieg.
Teraz, kiedy słuchajcie, przykleiłam już wszystkie trójkąty, muszę dorysować oczywiście pnie choinek, jakiś śnieżek, na dole mogę narysować jakiegoś bałwanka. Jak tylko chcecie, możecie te kartki udekorować, ozdobić, do dzieła i zaraz pokażę Wam efekt końcowy. Tu pisaki dla Antosi. Możecie to zrobić za pomocą czarnego cienkopisu, pisaka, nie wiem, długopisu, pióra, jak tylko Wam się podoba. Słuchajcie, czas pędzi absolutnie jak szalony. Mamy już 13 grudnia, słuchajcie, a pamiętam, jak spotkaliście się właśnie z Marcinem w pierwszą niedzielę Adwentu, słuchajcie, a już mamy trzecią, tak? Więc do świąt rzeczywiście pozostało bardzo niewiele czasu. Cieszę się, że z tej okazji możemy się tutaj co niedzielę spotykać. Moje choinki są, słuchajcie, gotowe. Przybliżę Wam, żebyście lepiej widzieli. W ten sposób są ozdobione. I teraz myślę, że na dole narysuję jeszcze jakiegoś małego bałwanka i po prostu go pokoloruję. Antosia, jak Ci idzie? Dobrze. Dobrze. No i o to chodzi. Pamiętajcie, że bałwanek powinien mieć na głowie jakiś garnek, jakąś czapkę, słuchajcie, jakiś kapelusz. Nosek śmiało możemy zrobić w kolorze pomarańczowym, ponieważ najczęściej bałwanki mają noski zrobione z marchewki, a guziczki czarne, często z jakichś kawałków węgla albo z kamyczków. Możemy też dorobić mu, słuchajcie, miotłę. Ja sobie tutaj wyjmę brązowy flamaster, aby zrobić bałwankowi miotełkę. I pokoloruję go, słuchajcie, chyba na niebiesko. Widzę, że u Małgosi pada deszcz, ale Małgosia pozdrawia nas gorąco. Wspaniale, my również pozdrawiamy. I na razie tyle mamy, słuchajcie, odpowiedzi. Ja, słuchajcie, skończyłam naszego bałwanka. Antosia narysowała, słuchajcie, chłopczyka na sankach. Jakoś postaram Wam się to zbliżyć. Jest chłopczyk na sankach, jest bałwanek. To są nasze dwie różne kartki. Obie się, słuchajcie, wspaniale rozkładają. A oczywiście w środku takich kartek możemy napisać piękne życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Takie kartki zamknąć w koperty i wysłać do naszych najbliższych lub po prostu osobiście im wręczyć. Propozycję pierwszą uważam za skończoną. Przejdźmy do propozycji numer 2. Jest to również bardzo prosta, słuchajcie, propozycja. Będziecie potrzebowali kolorowego papieru właściwie w dowolnym kolorze. My tutaj mamy czerwony, chociaż kamera tego tak do końca nie oddaje i bardziej wygląda na pomarańczowy. Czarnej, takiej nieco twardszej kartki i białego cienkopisu, czy też flamastra, czy też długopisu, czy po prostu białej, dobrze zastruganej kredki. I od czego, słuchajcie, zaczynamy? Z czarnego papieru, ja tu daję Antosi kartkę, sama też biorę sobie kawałek, musimy wyciąć po prostu prostokąt. To właśnie będzie typ takiej kartki, która z przodu ma ozdoby, a z tyłu już bezpośrednio tekst. Takiej kartki, która nie będzie się otwierała.
tak? Więc wycinamy dowolnej wielkości prostokąt, jaki tylko Wam pasuje. Ewentualnie dostosujcie go po prostu do wielkości koperty, którą posiadacie w domu. Mnie się ten wymiar, który wczoraj tutaj stworzyłam na prototypie, sprawdził bardzo. Dlatego też odrysowałam sobie po prostu i nie ma problemu. I teraz słuchajcie, kiedy już będziecie mieli gotowy prostokąt, to musicie wyciąć bombkę w dowolnym kolorze. Jak to zrobić? Musicie wyciąć z kolorowej kartki dwa identycznej wielkości kółka. Jeżeli chcecie, możecie je narysować cyrklem. Jeżeli chcecie, możecie je narysować poprzez złożenie kartki na pół. To jest wtedy taka prostsza metoda, że wycinamy i otwiera nam się kółko. Ale możecie też wykorzystać dowolną okrągłą rzecz, którą macie w domu. Jakiś kieliszek, szklankę, miseczkę, świecznik i po prostu odrysować kółko na kartce. Dowolnie, jak chcecie. Ja do tego celu wykorzystam wnętrze taśmy dwustronnej. Oczywiście nie musicie w ten sam sposób tworzyć bombek. Pomysłów właśnie na blogu Krokotak jest wiele, możecie sobie tam zajrzeć. Można w taki sam sposób stworzyć choinkę, można stworzyć taki złoty dzwonek, co tylko Wam się podoba. Ja zajmuję się, słuchajcie, wycinaniem tych bombek. Antoś, jeśli chcesz, też możesz skorzystać z taśmy dwustronnej i sobie odrysować. Antosia robi choinkę, ok. Będziemy mieli, słuchajcie, dwa warianty. Jedno moje kółeczko już zostało wycięte. Ktoś do nas coś pisze? Chyba nie. Ale co jakiś czas, słuchajcie, mamy więcej widzów, więc pozdrawiam i witam osoby, z którymi jeszcze się nie przywitałam wcześniej. I teraz, słuchajcie, kiedy mamy te dwa kółeczka, musimy je złożyć na pół. One są równej wielkości, więc nie jest to problem. Składamy, słuchajcie, na pół. Antosia w tym czasie będzie sobie na spokojnie tworzyć swoją choineczkę. Jej projekt wymaga zdecydowanie więcej czasu niż moja bombka. I teraz, kiedy mamy przygotowaną czarną bazę i mamy już złożone na pół bombeczki, musimy je posmarować z jednej strony klejem i przykleić w taki sposób, żeby były jakby złączone. Nie jakby, tylko żeby po prostu były złączone. I w momencie, kiedy będziemy je otwierać, to stworzy nam się właśnie wrażenie takiej przestrzennej bombki. Tak więc do dzieła. Ja znowu użyję kleju w sztywcie, ale Wy użyjcie tego, co po prostu jest dla Was najwygodniejsze. Oczywiście możecie też stworzyć więcej tych kółeczek i wtedy będzie jeszcze się tak rozkładał taki cały wachlarz. Możecie dodać więcej kolorów. Jak, słuchajcie, chcecie.
Chociaż rzeczywiście jest tak, chyba że najbardziej tymi świątecznymi kolorami, jeśli chodzi oczywiście o święta Bożego Narodzenia, jest właśnie czerwony, taka butelkowa zieleń, tak, kolor choinki, jakiś może biały, niebieski. Wiem, że też dużo ludzi ma złote dekoracje, słuchajcie, srebrne, także możliwości jest mnóstwo. I powstała nam, słuchajcie, taka bombeczka. Taka kartka z przestrzenną bombką. I teraz właśnie za pomocą białego, czy to flamastra, czy to długopisu, możemy ją udekorować. Ja Wam przybliżę, słuchajcie, żebyście zobaczyli, w jaki sposób fajnie jest to zrobić. Rysujecie po prostu najprostsze wężyki i dorysowujecie jakby igiełki, tak, żeby stworzyć wrażenie takiego, ja wiem, wieńca z igiełek. A na dole możecie napisać jakieś życzenia. W moim przypadku będzie to sformułowanie cudownych świąt Bożego Narodzenia. Także do dzieła! Oczywiście, jeżeli chcecie, Wasza baza może być w zupełnie innym kolorze, nie musi być czarna. I wtedy właśnie życzenia oraz te dekoracje możecie napisać zupełnie innym kolorem, tak? Jeżeli w domu na przykład nie macie słuchajcie, białej kredki czy też białego flamastra, nie ma, słuchajcie, z tym najmniejszego problemu. To wszystko to są tylko jakieś tam inspiracje czy jakieś tam pomysły. Każdy z Was może je, słuchajcie, dowolnie modyfikować. Jeżeli ktoś ma ochotę, może nam napisać, jak mu idzie, słuchajcie, jak sobie radzi z wykonywaniem tych kartek, czy zamierza wykonać jedną, czy więcej kartek, ile w ogóle jest mu potrzebne, jak liczną ma rodzinę, do której wysyła kartki. Zobaczcie, u mnie się już tworzy właśnie taki łańcuch. Naokoło postaram się to właśnie zrobić. A na górze postaram się narysować właśnie takie, słuchajcie, gałązki. Możecie też dorysować, słuchajcie, jakąś zawieszkę tej bombce, żeby ona tak nie wisiała. No i też, żeby było widać na 100%, że jest to, słuchajcie, bombka. Proszę bardzo, coś takiego. I na dole napiszę życzenia. Antosi, kartka też już chyba jest skończona.
Okazało się, że słuchajcie, robiła ją wręcz szybciej niż ja, chociaż myślałam, że choinka będzie dużo bardziej skomplikowana. I robimy prezentację. Tutaj mamy taką kartkę i tutaj mamy taką kartkę z choinką. Widzicie, Antosia też przestrzennie zrobiła choinkę. Na stałe nawet skleiła tutaj dwa fragmenty, żeby się nie zamykała. I takie dwie kartki możemy Wam zaproponować, słuchajcie. Propozycja numer 2 za nami. Przejdźmy zatem do propozycji numer 3 i właśnie tej kartki pop-artowej. Co będzie nam do wykonania tej kartki potrzebne? To prostokąty dwóch różnych wielkości. Robiliśmy coś podobnego przy okazji tworzenia świątecznych znaczków pocztowych. Po prostu weźcie sobie na przykład kartkę formatu A3 i na nią przyklejcie kartkę formatu A4 albo dotnijcie po prostu dwa prostokąty, tak żeby jeden był ciut mniejszy i kiedy go nakleimy na drugi prostokąt, żeby stworzyło nam się wrażenie takiej właśnie rameczki, słuchajcie. Kolory są całkowicie dowolne. Ja akurat mam taki ciemniejszy niebieski papier i do tego, słuchajcie, dopasuję jaśniejszy kolor. Oczywiście wszystko trzeba nasmarować dobrze klejem lub przykleić na taśmie dwustronnej, jak tam tylko chcecie. Pamiętajcie, że materiały, które my tutaj wykorzystujemy, mają być dla Was tylko jakąś inspiracją czy pomysłem, a Wy możecie tworzyć kartki z czegokolwiek chcecie. Jeżeli macie w domu jakiś brokat, dodajcie go, cekiny, nie ma problemu. Naklejki, oczywiście, że tak, możecie dokleić sztuczny śnieg, możecie dokleić jakieś wstążki, kokardki, sznureczki, jak tylko, na co tylko macie ochotę, jak tylko Wam się, słuchajcie, podoba. Ja już, słuchajcie, przyklejam swoją kartkę. Antosia widzę, że też. Antosia wybrała bardziej kontrastowe zestawienie, bo przykleiła niebieską kartkę na bordowe tło. Bardzo ładnie to, słuchajcie, wygląda. Trzeba na pewno wszystko bardzo dobrze wygładzić, żeby to nam, słuchajcie, ładnie wyglądało. I teraz, kiedy już mamy stworzoną taką bazę, to po prostu złóżcie tę kartkę na pół. Złóżcie tę kartkę na pół. I teraz, co jest ważne? Wklejenie do środka choinki. Jak tę choinkę stworzymy, żeby właśnie była trójwymiarowa? Już Wam powiem. Weźcie sobie zieloną kartkę i z tej kartki, która wiadomo, najprawdopodobniej u Was również jest prostokątna, musimy stworzyć kwadrat. Jak to zrobimy? Bardzo prosto. Zagniemy, słuchajcie, tutaj tę kartkę, żeby nam się zeszła z dołem, a ten fragment, który nam pozostanie, po prostu odetniemy. Już Wam pokażę, jak dokładnie ma to wyglądać. Wczoraj prototyp tej kartki właśnie przygotowywała Antosia, więc wszystko spokojnie tutaj mi wyjaśniła, jak też ona to zrobiła. I mamy, słuchajcie, kwadrat. No bo odcięliśmy ten pasek, który nam pozostał po złożeniu kartki i mamy, słuchajcie, kwadrat. I co teraz trzeba zrobić? Jak widzicie, przez ten kwadrat biegnie nam taka zagięta linia. Ona jest bardzo dla nas pomocna, bo my teraz do tej zagiętej linii musimy zagiąć, słuchajcie, bok tej kartki i z drugiej strony zrobić dokładnie to samo. Więc zabieramy się do pracy. I
I oczywiście to, co nam pozostanie po zagięciu, musimy, słuchajcie, odciąć, tak? I teraz, zobaczcie, stworzyła nam się właśnie taka przestrzenna choinka. I teraz tak, to wypukłe z linią, to jest przód naszej choinki, natomiast z tyłu te skrzydełka, które się stworzyły, należy nasmarować klejem i umieścić tę choinkę idealnie po środku naszej kartki. Jeżeli wyszła za wysoka, obetnijcie, słuchajcie, ją odrobinkę, żeby się idealnie zmieściła. Gdyby się okazało, że klej nie bardzo Wam tę choinkę trzyma, nie przejmujcie się, możecie zawsze ją czymś przytrzasnąć, jakąś cięższą książką, czy jakimś pudełkiem i na drugi dzień, słuchajcie, dokończyć projektowanie tej kartki, na drugi dzień ją, słuchajcie, ozdobić. Przyklejenie jest, słuchajcie, bardzo ważne. Ja sobie nasmarowałam oba skrzydełka naraz, ale zaczynam od pierwszego skrzydełka, żeby się nie okazało, że coś mi, słuchajcie, się tutaj zepsuje. I teraz, słuchajcie, mamy już gotową choinkę. Ona powinna być przyklejona od spodu. Antosia też ma. I teraz możemy ją zagiąć do środka na chwilkę, żeby porządnie tutaj wszystko, słuchajcie, wygładzić. Żeby nam się, słuchajcie, to wszystko świetnie przykleiło. A kiedy już otworzymy, no to wypychamy ją, słuchajcie, do przodu i znowu składamy kartkę na pół. I tym sposobem ktoś, kto otrzyma naszą kartkę, otworzy ją, zobaczy przestrzenną, słuchajcie, choinkę. Nie pozostaje nam nic innego, jak dorysować tutaj jeszcze inne choinki i całość przyozdobić śnieżynkami. Zatem do dzieła. Oczywiście pozostałe choinki wycinamy, takie płaskie już, słuchajcie, z kolorowego papieru, z zielonego. Możecie użyć też ciemnozielonego, możecie użyć no, różnych, słuchajcie, odcieni tego koloru. Pamiętajcie też, że te choinki wcale nie muszą być równej długości, równej wielkości. Nawet jest to, słuchajcie, niewskazane, żeby tak było. Niech na tej kartce, słuchajcie, się coś dzieje. Ciekawa jestem bardzo, jak Wam idzie, jak Wam się udaje to wszystko wykonać. Jestem też bardzo ciekawa, czy Wy już w domu macie ubraną choinkę, macie ubrane świąteczne drzewko, czy może jeszcze nie. Czy jeszcze trochę z tym czekacie, czy może będziecie czekać z tym aż do samej Wigilii. Ja osobiście jeszcze choinki nie ubrałam, ale mam nadzieję, że pojawi się u mnie już w najbliższym tygodniu.
oczywiście, jeżeli macie ochotę, możecie tę główną choinkę na środku kartki ozdobić, właśnie dorysować jakieś bombki, łańcuchy, świecidełka. Możecie również obsypać je, słuchajcie, brokatem i dobrze go przykleić. Możecie wykorzystać właśnie jakieś cekiny, jakieś cyrkonie, jakieś naklejki. Jak, słuchajcie, chcecie. Możecie też dorysować właśnie nóżki tym choinkom, na co tylko, słuchajcie, macie ochotę. Ja myślę, że właśnie pozostawię tę kartkę taką bardzo minimalistyczną, ale dorysuję, słuchajcie, spadające na te drzewka śnieżynki. Śnieżynki bardzo prosto się rysuje, to są, słuchajcie, tylko takie gwiazdki. Nie trzeba ich jakoś bardzo precyzyjnie robić. Myślę, słuchajcie, że do tego głównego drzewka właśnie możemy dorysować jakieś bombki, jakiś pienik, słuchajcie. Ja też się w sumie teraz tak zastanawiam i myślę, że takie czerwone bombki wyglądałyby świetnie, więc myślę, że tutaj jednak coś narysuję. A może, słuchajcie, czerwone i takie ciemnozielone byłyby fajne? Zaraz zobaczę, co mi tutaj wyjdzie i słuchajcie, Wam powiem i pokażę. Zobaczcie, moja choinka już, słuchajcie, zapełniła się kolorowymi bombkami. Myślę, że dorysuję jeszcze kilka. Chyba dorysuję też takie żółte punkciki. Ania pisze nam, że u niej pada lekki deszcz, czyli też niezbyt, słuchajcie, mroźna zimowa pogoda. Niedługo, słuchajcie, nasze warsztaty dobiegną końca, więc jeszcze troszeczkę czasu poświęcę tutaj na dorysowanie bombeczek i światełek. Oczywiście Wy możecie to zrobić w dowolny sposób, jak tylko Wam się podoba. Chyba jeszcze, słuchajcie, dorysuję nóżki, pnie jakby moim choinkom, a w zasadzie tym mniejszym. Tę większą zostawię już taką, jaka jest. I na górze albo gdzieś z boku zapiszę wesołych świąt życzenia. Nie musi to być idealnie na środku.
Pamiętajcie, że jeżeli składacie życzenia cudownych czy też wesołych świąt Bożego Narodzenia, to zarówno wyraz świąt, jak i Bożego, jak i Narodzenia powinniście napisać wielką literą. Ja jeszcze wyraźniej poprawię te życzenia, żeby były widoczne. To jest, słuchajcie, taka odwrócona kartka, nie? Gdzie wewnątrz kryje się całe jej piękno. Jeśli chodzi oczywiście o grafikę, bo życzenia to chyba właśnie najpiękniejszy element kartki bożonarodzeniowej. Czy Antosiu, skończyłaś już swoją kartkę? Wspaniale! W takim razie prezentujemy Wam ostatni już dzisiejszego dnia model, słuchajcie, kartki bożonarodzeniowej. Antosia zrobiła właśnie... Słabo tutaj, słuchajcie, widać, ale... Aha, jest, dobra, jest gwiazdka, słuchajcie, tak samo są pięki drzew, a tu są życzenia, no niestety kamera tak to nam pokazuje, że nie wszystko, słuchajcie, widać. Cóż, bardzo Wam dziękujemy za dzisiejsze warsztaty. Jeżeli chodzi o ostatni model kartki, również jest bardzo prosta i jeżeli będziecie mieli ochotę taką kartkę wykonać, to możecie właśnie sięgnąć po inspirację na stronę Krokotak i tam wszystko będziecie mieli idealnie wyjaśnione. Tutaj Antosia prezentuje różne nasze kartki. Mam nadzieję, słuchajcie, że wszystkie Wam się bardzo podobały. I myślę, że spokojnie mogę Was zaprosić na kolejne warsztaty, które odbędą się za tydzień o tej samej godzinie. A co będziemy na nich robić, to dowiecie się niebawem. Być może powitam Was w takim samym składzie, być może warsztaty poprowadzi ktoś inny, jeszcze nie wiemy. Ja Wam bardzo dziękuję, życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia następnym razem. Cześć!